Cześć, nazywam się Marcin Gałażyn i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Centrum B7 w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszam Was wszystkich do mojego studia na cykl filmów, w których postaram się wyjaśnić Wam, na czym polega system MIDI i jak w prosty sposób komponować własne dźwięki, komponować własną muzykę przy użyciu tego właśnie systemu. To nie jest trudne. Zapraszam serdecznie. Witam wszystkich. Kochani, chciałem Wam dzisiaj przedstawić jedną z kolejnych bibliotek, które są jednym z takich naczelnych moich narzędzi, których używam w bardzo wielu projektach, w bardzo wielu kompozycjach, w bardzo wielu stylistykach. Jest to niezwykle przydatna biblioteka w dobrej cenie, dlatego postanowiłem ją Wam zarekomendować. Mowa o Evolve firmy Heavy City. To jest kombajn niezwykle wyposażony we wszelkiego rodzaju nieoczywiste barwy, we wszelkiego rodzaju niepospolite brzmienia, kinowe efekty, kinowe sample rytmiczne, potężne zestawy perkusyjne, bardzo dużo różnych FX-ów, brzmień zupełnie nieoczywistych, do horroru, do filmu grozy, do filmu sensacyjnego, do thrillera, do wszelkich nastrojów takich nieoczywistych. Zobaczcie, jak otworzymy sobie główne menu, pojawiają się tutaj suity rytmiczne, zestawy perkusyjne, różne efekty typu uderzenia, jakieś przejścia tonalne, no i wiadomo, w tego typu bibliotekach nie może zabraknąć efektów FX. Zobaczmy sobie bibliotekę suit rytmicznych, na przykład zlupowane perkusje. To jest dosyć ważne, że możemy sobie nagrywać, powiedzmy, dajmy sobie przykład, możemy sobie nagrywać podkład rytmiczny, który dopasowuje się jakby do tempa projektu. Tutaj mamy tempo projektu. I on się nam zupełnie wspaniale dopasuje, jak będziemy przyspieszać tempo projektu lub będzie przyspieszał razem z projektem. Zobaczmy, jak to brzmi. Jakiś delikatny podkładzik. Niskie, głębokie uderzenia. No to budzi skojarzenie z Morią, kiedy hobbici przechodzili pod tą kurczę piękną górą i znaleźli się w kopalni krasnoludów. Bardzo dużo nieoczywistości. Tak naprawdę trzeba byłoby poświęcić tej bibliotece bardzo dużo czasu. No a co najmniej cały dzień sobie poeksperymentować z nią, ponagrywać różnego rodzaju barwy, brzmienia, ponakładać je na siebie i zobaczyć, jak potężne zasoby są w tej bibliotece, jak dużo możliwości, które musimy wykorzystać. Tutaj coś bardziej żartobliwego, bardziej bajkowego. Wszystko w rytmie. Już widzimy zupełnie inną stylistykę. No, zobaczmy dalej. Wyjdźmy sobie z suit rytmicznych. Tu są zestawy perkusyjne, na przykład uderzenia. Deep Echo, zobaczmy. No właśnie. Jakże często potrzebujemy takich efektów. I tak dalej, i tak dalej. To są bardziej orkiestrowe chyba uderzenia.
No cudnie. Tak jak perkusyjne, mamy też różnego rodzaju, o proszę, tu są instrumenty bardziej klasyczne, ale w bardzo nieklasycznej odsłonie. Może pomijmy bas, wejdźmy sobie w melodyczne rzeczy, takie jak gitara. No zobaczmy. Oczywisty instrument w nieoczywistej formie. Pięknie. Tak naprawdę chyba trzeba byłoby usiąść i je przejrzeć wszystkie po kolei, wszystkie opcje. Jest tego 6 giga, kilka tysięcy sampli. I fortepiany na przykład. To jest ciekawostka. Fortepianów używamy teoretycznie we wszystkich projektach, tak klasycznych, jak i nieklasycznych. Podkreślamy nimi melodię, robimy nastrój, a tutaj mamy fortepiany zupełnie nieoczywiste. Piękne, prawda? Piano bass muted, zobaczmy co to znaczy. Aha, stłumiony dźwięk, ręka na strunach. Piano dreamer. No trzeba byłoby przejrzeć wszystkie foldery, aby poznać. Ale czym bym jeszcze chciał Was zainteresować? Multis, czyli połączenie różnych stylistyk razem i tak naprawdę kilka różnorakich barw i rytmów nałożonych na siebie, dobranych przez firmę Heavy City, aby osiągnąć zamierzony efekt. Proszę zobaczyć, mamy kilka bibliotek jakby połączonych ze sobą razem. Lost Island. I wszystko w jednym miejscu. Secret Agent. Zmienimy kolejny multi. Rytm. Czyli to jest bardziej połączenie rytmu. No pięknie. Crime scene właśnie. Zobaczmy co tu mamy. Coś o duchach. Spróbujmy. Tak to wygląda, kochani. Bardzo polecam, bo jest to niezwykle użytkowe narzędzie w każdej produkcji i tak naprawdę bardzo często jak szukam inspiracji i nie wiem czego użyć, no to co, zwracamy się do Evolve, zaczynamy grzebać, poszukiwać i zawsze coś znajduję odpowiedniego, co mi wypełnia lukę w mojej kompozycji. Cena Evolve nie jest wysoka, bo tak naprawdę to kosztuje około 200 dolców, więc spokojnie w tej cenie uważam, że to jest bardzo uczciwe. I warto byłoby naprawdę posiadać tą bibliotekę w swoich jakby zasobach. Pozdrawiam serdecznie, to jest Marcin Gałażyn, do następnego odcinku. Kultura pod drzwi. Od słów do bitów. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum B7, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Nowa Huta 2020.